Witam was w dzisiejszym materiale, w materiale, który jest mega gruby. Bo zaprosiłem tutaj do mojej siedziby, słuchajcie, widza. Mojego widza z Instagrama, który już 418 dni odlicza, żeby przerobić jego auto. Nie jest to, słuchajcie, byle jaki widz. Uważam, że to jest wyjątkowy widz, bo już go widziałem nieraz. Zawsze się pojawia na zlotach, tripach. Gdzie jestem, zawsze też jest i on. Poznacie go dzisiaj i mam dla niego małą niespodziankę. Zobaczycie to w dalszej części materiału. Siedzę na 8R. Nowym 8R, który już w tą niedzielę będzie kogoś z was. Wbijać na wygraj8r.pl. Kupujcie e-booki, dostawajcie losy i bierzcie udział o tą zajebistą ósemkę. Ale słuchajcie, to jest nic, bo jeszcze coś dla was mam. Mam dla was jeszcze dwa Golfy R. Obserwują na Instagramie, który wyświetla się teraz u góry, już wiedzą, że zwycięzca białego 8R, posiadający e-book Pro, dodatkowo zgarnia Golfa 7R, czyli wygrywa dwa Golfy. A jak zgarnąć piątkę R32 w idealnym stanie, w perfekcyjnym, naprawdę lalunie, to dowiecie się w dzisiejszym materiale. Jest Norbert, słuchajcie. Już to mi taki paszcancior? Kurde, w sam raz. Powiem ci, że stary w sam raz. Fitujesz. Powiedz, ile już mnie obserwujesz na tym Instagramie? O, na Instateamie jestem od ponad roku. Głównie to zaczęła się obserwacja, moje zainteresowanie, jak zrobiliście pierwsze BMW E36. E36? Tak. No, to było oklejona, czarna. Myślę, że mało widzów, to nawet z Instagrama, wie o tym, że zrobiliśmy E36, które rozdaliśmy za darmo z Kamilem. I zacząłeś sobie zbierać dni na TikToku. Tak. No, którego dnia na TikToku zbierałeś? 418. 418 jest całość. Całość. Bo dzisiaj wchodziłem. A na TikToku byłem 121? 21. I odpuściłeś sobie nagrywanie, tak, bo na TikToku robiłeś też dodatkowe filmy. Tak. I teraz powiedz, przyjechałeś pasaciorem. Uczciwie. I ja tego pasata już kiedyś widziałem. Jak byłeś u mnie. Później byłeś we Wrocławiu. Mhm. I co ci powiedziałem na temat tego pasata? Czemu nie jestem w stanie się ewentualnie niego podjąć? Czy jestem, czy nie jestem, bo... Zdaję sobie sprawę, że jest troszeczkę przy nim roboty. Także no, to też nie jest młode auto. Z sentymentem go kupiłem. Po prostu to było ostatnie auto, które mój dziadek miał, świętej pamięci. Tu takie rzeczy, rozumiecie co, lakier schodzi, tak? Tak, lakier. Który sobie pomalowałeś sprayem. Tak, to jest guma w sprayu. Lampy jakieś świeższe. Generalnie mogę ci się z czymś pochwalić. Tu... Troszeczkę mam tutaj rzeczy, nowy grill. Kilka dni temu też to autko, mam kolizję. Tego nie będę ukrywał, na razie jest tak prowizorycznie zrobione. Tu tablica. Jest nawet dowód, fajna naklejka, także to... Na zlocie byłeś? To chyba przez kogoś dostępne. Ty już też ode mnie, Norbert, wygrałeś sprężyny, nie? Tak. Chodź, zobaczysz tu operator. Tutaj dalej trochę pospachlowany. Lampy widzę sobie jakieś założyłeś. Ten błotnik co dopiero malowałeś, tak? To jest cały wymieniony. Pierwszy raz to u ciebie byłem, to on był w ogóle skorodowany. Także kupiony zamiennik do lakiernika to oddałem. Tamten tylny błotnik też był lakierowany. Tutaj ktoś lakiernikowi nie poszło, wiesz? Tu prawdopodobnie reperaturkę wstawił. Pokaż ten tatuaż, co żeś zrobił tutaj jeszcze widzom. Co by nie gadać. Ej, to oddaję. Grubo oddaję. Gdzie mnie jeszcze widziałeś? Widziałeś mnie na C63 we Wrocławiu. Gdzie jeszcze miałeś okazję mnie spotkać? Jeszcze byłem na pasterce. To było lupo do rozdania. No. Wcześniej to właśnie było to nasze pierwsze spotkanie, co w ogóle na spontanie przyjechaliśmy z kobietą. Mogliśmy RS3 na żywo zobaczyć. R8 jeszcze miałem okazję, jak wyjeżdżało. I tak tam historia moja wygląda. Możesz majster wyłączyć na razie tą kamerę. W kierowniku to jest cholera roboty. Jest. Wiesz o tym, żeby ten samochód zrobić tak po mojemu, na zajebistą igłę, to ja już nie wspomnę o tym, żeby go trzeba było rozebrać do zera, ale tak naprawdę tu by trzeba było połowę części w tym samochodzie dać nowy. Ta klapa się do niczego nie nadaje, tego się nawet nie da, wiesz, okleić. Wartość tego Passata, ile myślisz, że jest na twoje? Nawet już patrzę, że jest sentymentalny po kimś, ile uważasz, że jest wart? 10, 12, tak patrzę. No a żeby zrobić nawet... to auto zrobić tak, żeby wyglądało dobrze, z tuningiem ze wszystkim musiałem wydać 60-70 tysięcy. Tego się nie da zrobić za drugie 10 tysięcy albo 15. Ale to nie jest powiedziane, że ja ci tego nie zrobię. Po tym co wiedziałem, co te lampy, zwykły grill kupiłem, czy te kierunkowskazy czarne. Wszystkie te świecidełka, Norbert, co ty kupujesz, to jest okej, nie? Tylko chodzi o to, że musi być fajna baza. Pomyślimy, wrócimy tu zaraz. Chodź sobie zobaczysz, że fury, jakie są w ogóle z tyłu do wygrania. Wydają do siebie felgi do Passata na razie. A resztę pomyślimy później, tak? Lepiej wygląda niż na zdjęciach? Na pewno lepiej od Passata. A powiedz jeszcze, grałeś we wcześniejsze akcje? Grasz we wszystkie? Tutaj też muszę zagrać. Dobra, ale tak ocenię do tego, co jest na Instagramie, a do tego, co jest na żywo. Wygląda lepiej? O wiele. Jeżeli bym ja osobiście, jakbym ja wygrał, stwierdzam, że nie stać mnie na tego Golfa, to sobie zostawiam tego. Dlatego ci grzecznie sprzedaję,
dogadujemy się, także. I teraz w tym dniu, kiedy będzie leciał ten odcinek, czyli pewnie w czwartek. Wszyscy, co wejdą do gry 8R z e-bookiem Pro, to w tym jednym dniu, czyli w czwartek, kto zagra, to ma jeszcze szansę zgarnąć dodatkowo R32. Ale też jest piękny. Podjedź tym Passatem, zapakujemy te koła. Jest bestia. Lubisz grać w te moje wszystkie gry? Oczywiście, że tak. W dwójce mam belgi dla ciebie, albo w trójce inny gadżet dla ciebie. Bierzesz pewniaka, czyli zajebiste koła z oponami, nowe, dojebane, albo ryzykujesz i bierzesz to, co jest w trójce. Ryzykuję. Ale musisz się zastanowić. Nie zastanawiam ale tam się. Może być na przykład no pakiet Maxtona, może być zawieszka na lusterko, radio. Musisz teraz zastanowić, czy bierzesz koła, czy to, co jest w trójce. Ja nie mówię, że tam jest pakiet Maxtona, może jest coś innego, jeszcze lepszego. Ryzykuję. Na 100%? 100%. Słuchaj, to chodź, zobaczysz. Ja powiem tak, jesteś wariatem, dlatego za to cię lubię i ryzykuję. Możemy się umówić tak, że będziesz zbierał to dalej te dni, ale najważniejsze co jest w MGP to żeby była zajebista baza, tak? Żeby było auto dobre. Więc zróbmy tak, że ja dam ci Passata B8, 2018 rok. Ja pierdolę. Dostaniesz ode mnie z Passata, dzisiaj zgarniasz to. W idealnym stanie, nie lakierowanego, nie naprawionego, czyściutkiego, prostego w dieslu, bo ja nie wiedziałem czy ty byś chciał inny samochód czy nie. I umówimy się tak, że będziesz dalej zbierał te dni i przyjdzie moment, w którym zabiorę tego Passata i ci go przerobię. To będzie, słuchaj, na początek tego, że pierw musi mieć dobrą bazę, później będziemy tuningować. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, nie poddam się. Serwuj dalej, zrobimy z tego coś. Na razie trzymasz ode mnie Passata, którego ci dostarczę pod dom. No i pojeździ, potestuj, sprawdź, a później będziemy coś działać. Jest dobrze? Warto obserwować MGP Garaż? Oczywiście, każdemu siądź, polecam. Siądź także sobie do środka. Nie, nie, ja dalej nie mogę się odnaleźć, naprawdę. Operator, poda ci się ten Passat. No kurde, fajny, nie? Warto nie obserwować mojego Instagrama, wbijać na niego, na MGP Garaż u góry, bo ja lubię się z wami dzielić, ja się lubię dzielić ze wszystkim. Jak my robimy akcję, tak jest teraz, Golf 8R, do zgarnięcia R32, do zgarnięcia 7R. Mój widz zgarnia Passata, bo ja bawię się tą motoryzacją. Lubię się nią bawić i lubię się z wami dzielić, dlatego dzisiaj wszyscy, co wejdą do gry z pakietem Pro, to zwycięzca 8R, mijając właśnie ten pakiet Pro, z dzisiejszego dnia dodatkowo zgarnie R32. Dobra. Zmienimy delikatnie zasady. Słuchajcie, wszyscy, którzy dzisiaj albo jutro wejdą do gry na Wygraj 8R z e-bookiem Pro, wchodzą do konkursu o R32. Wystarczy, że dzisiaj albo jutro zakupisz e-book Pro, następnie wchodź na mgpkonkurs.pl i bierz udział o R32. Dobra widzowie, co wy na to? Patrzcie teraz. R32 wjeżdża do gry. Warto wbijać na wygraj8r.pl, bo to już nie jest tylko 8R. Słuchajcie, samochód niemalże w stanie salonowym, nie spotykanym niebieskim kolorze. Fotele Recaro. Słuchajcie, stan, no powiem wam, prawie że salonowy. Niebieskie szyby, koła, zawieszenie KW wariant 3, duże hamulce z Porsche, koła 20 z TTRS, piękny kolor. Zobaczcie. Fotele obszyte, świeżo zrobione, które wyglądają kozacko. Wystarczy, że dzisiaj wejdziesz do gry, dzisiaj sobie zakupisz e-book Pro, zaznaczając pakiet Pro, wpisując w kodzie rabatowym GOLF, zamiast 20 losów dostajesz 30 darmowych losów i wchodzisz do gry o 3 samochody. Jeszcze raz wygraj 8R.pl, wbijajcie, a jak widzicie, nasze akcje są inne niż wszystkie, bo ja się z wami dzielę, ja się dzielę z widzami na Instagramie, ja się dzielę dzisiaj z Norbertem, który zgarnął Passata, po prostu liczył te dni, spotykałem go na zlocie, spocie, jest to fan, a ja szanuję swoich fanów, ja dzielę się z moimi fanami, dlatego warto obserwować mojego Instagrama, który wyświetla się u góry, bo tam takie porąbane akcje. Żegnam się z wami i co? Niedziela, YouTube, live. Zobaczymy, kto będzie królem golfów. Właśnie, wszyscy z Instagrama wiedzą, ale ja jeszcze raz powtórzę. Te 7R, układ wydechowy, dolot, pakiet Maxtona, lotka, wydech, koła, sprężyny. Ten samochód jest nafaszerowany tunikiem. Ten samochód, nieważne w jaki dzień kupiłeś e-book Pro, zgarniasz ten samochód razem z Golfem 8R. To już niezależnie, czy kupiłeś poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, czy kupisz sobie na live, dodatkowo do 8R zgarniesz 7R. Chodź ci pokażę, jak on wygląda w środku. Albo podjadę nim tutaj, tak centralnie za R32, żeby to fajnie wyglądało, co? Operator, dawaj. Prawie 400 koni, zmienione koło, czarny lakier. Samochód zrobiony bandycko, 2015 rok, dokładki. I tak naprawdę jeszcze wam coś powiem, co jest mega kozackie. Jeżeli
wygrasz te 8 R i chciałbyś je sprzedać, nie wystawię jej nigdzie. Odkupię od ciebie i zostanie ci jeszcze 7 R. Ja pierniczę. Operator, jest to mocna akcja, co? Nie, no to jest za grube, mamy stary. Mamy czwartek, ja w niedzielę. Jest live. Dawaj, jeszcze podjadę 8 i strzelę. Zobaczycie, jak chodzi wydech. To jest coś, to jest arcydzieło. To jest arcydzieło. To się nigdy nie nudzi. 2024 nowy Golf. 1500 km przebiegu po modyfikacjach, BBS-y, zawieszenie KW, dolot, wydech, intercooler, 450 koni. To jest do zgarnięcia, słuchajcie, główna nagroda. Bawimy się na grubo, jest grubo, więc jeszcze raz wygraj 8R.pl. Wjeżdżasz na rejon i wiesz, co robić pierwsze? Są soczyste, soczyste. Wracać na tego YouTube'a czy nie? Będzie te 100 000 wyświetleń? Zobaczymy.